Cześć! Witajcie na ranczu. Sobota, drodzy widzowie. Muszę wam coś fajnego pokazać. Dziś ogólnie jest pierwszy dzień chyba od tygodnia, gdzie znowu przestało padać. Więc jest ekstra. Ale nie to jest ekstra. Ekstra jest to, co teraz zobaczycie. Zapraszam. To wam chciałem pokazać, co tutaj jest ekstra. Tyle tych maluszków na ten moment. W dalszym ciągu się klują. Jak widzicie, musiałem drugą lampę tutaj zamontować. Mniejsza taka. Ale nie wiem, czy to prawda. Czytałem, że czerwone światło jakoś lepiej rozgrzewa. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, ale mam wrażenie, że wolą bardziej pod czerwoną lampą być niż pod tą. O, widzę, tam już wyjadły wszystko. Picie jeszcze jest. Przepióreczki już tutaj sobie urzędują z kurczaczkami. Jest tych kurczaczków już trochę. Jeszcze ich nawet nie liczyłem, powiem szczerze. Dalej się jeszcze klują. Jeszcze godzinę temu wyciągnąłem kolejne 4. To jest chyba jeden z nich nawet. O, ten pan śpioszek. Więc jeszcze daję im chwilę, żeby do siebie doszły. No. Ale już maluchów jest. Kilkanaście. Ile dokładnie i jak to wygląda? To dam wam znać, jak podsumujemy ten wylęk. I od razu postaram się taki filmik zrobić. Podpowiadał mi tam Paweł chyba, żeby zrobić taki filmik odnośnie inkubatora, co bym w nim poprawił po użytkowaniu już ileś razy. I mam tam kilka rzeczy, które chciałbym w nim poprawić. A jakbyście budowali inkubator, no to wam pomoże po prostu trochę lepszy zbudować. Zobaczmy jeszcze. Wykluło, ale chyba już nie. A nie, jeszcze się tu jegomość jeden, na pewno tutaj. Tutaj jeszcze się dwóch jegomości kluje. No to nie będziemy przeszkadzać. Mój termometr dzisiaj pokazuje 15 stopni. Kurczę, nawet nie wiecie, jak fajnie na zewnątrz jest. W samej bluzie. Co prawda mam jeszcze czapkę, bo na głowie nie za dużo i trochę zimno w głowę. Ale można w samej bluzie chodzić i nie jest źle. Wiaterek jest i pewnie to słyszycie. Znając życie, to właśnie pewnie wam bardzo szumi, ale jest dzisiaj super. Moje gąski lubią sobie tam przesiadywać pod drzewami, mimo że jeszcze cienia tam w ogóle nie ma, ale lubią sobie w tamtym miejscu przesiadywać. To drzewo, kojarzycie, nie? Że jest do wycięcia. Ono uschło już. I popatrzcie, jaką tutaj ciekawostkę znalazłem. I teraz mam taki dylemat. Wiadomo, że tutaj raczej nie ma dzięcioła. Ale ta dziupla jest dosyć głęboka i nie wiem, czy tutaj się nie zalęgną jakieś sikorki. Więc nawet jak będę wycinał, to muszę tą część drzewa zostawić. Tak, żeby sobie mogły tutaj gniazdo zbudować. Dzisiaj taki dzień ogrodniczy. To tutaj tam przetnę, to coś przesadzę, coś, co mi się nie podobało i tak zaraz o to muszę przesadzić, bo tu mi źle kosić, jak jeżdżę, to bez sensu, muszę gdzieś tam pod płot przesunąć i wtedy będzie lepiej tutaj kosić. Musimy jakoś sobie tu poradzić. Po kawałeczku pójdzie. No i z pomocą tutaj moich dzieciaków trochę żeśmy opierniczyli to drzewo. Ale drodzy widzowie, koniec ładnej pogody. Słyszycie? Zaczyna padać. Chować się, bo pada deszczyk. A ten twój samochód? Żeby nie było, drodzy widzowie, że was nie słucham. Tylko wiaderko wody i ziemniaki się parują. Zgodnie z komentarzami, które ostatnio dostałem bardzo dużo pod filmem, tym razem idzie tak, jak powinno, czyli parowanie ziemniaczków. Słyszycie?
Już pada. Wiecie, susza u nas. Dawno nie padało. No dobrze, ten deszcz pada, no bo to tak to Sahara po prostu. Sahara. Prawda, panie indyku? Co pan powie na ten temat? Wariat. Co? Jasiu, bój ty się Boga, ta jałka to ma chyba dość. Nie ma dość? Tu jest domek jej, tak? Jałka, uciekaj póki możesz. Kto tu tym twoim konikiem jest? Ja. Tata? No dobra. Kotek, widzisz, nie chce do nas przyjść. Boi się ciebie. Chciałem wam nagrać, jak zajadają. Ale akurat przestały. Odsunęły się wszystkie od jedzenia. Kolejne 5 doszło maluchów, ale ten jeden jest taki coś chyba nie bardzo. Jakiś taki mało żwawy jest. Takie szybkie zerknięcie do kurnika. Przepraszam, do gołębnika. Tutaj, jak widzicie, parki sobie już obierają miejsca. Tutaj mają wyjście zrobione. I już sobie tutaj urzędują. A tak wygląda to wejście z tej strony. Tutaj sobie spokojnie mogą wychodzić. Plan jest taki na jutrzejszy. Na jutrzejszą giełdę do Połańca, żeby temu panu, Bażantowi Srebrnemu, znaleźć panią. Czy się uda? No nie wiem, zobaczymy, bo z tymi samiczkami do bażantów jest ciężko na giełdzie. Albo pary, albo w ogóle ich nie ma. Zobaczymy, ale może jutro kolejny ptaszek będzie zadowolony. Koniec na dzisiaj. Troszkę zrobione. Deszcz już nie pozwala, żeby cokolwiek więcej robić, więc widzimy się jutro w Połańcu. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!